Jak myślisz, co jest ważniejsze w rysunku? Proporcje czy cieniowanie? Zróbmy mały eksperyment. Weźmy tą pracę i zmieńmy jej proporcje, nic nie robiąc z cieniowaniem. Uwaga! 3, 2, 1. Jak widzisz, praca nie wygląda zbyt realistycznie. Pomimo tego, że cieniowanie jest takie samo, to ten rysunek wygląda raczej jak karykatura, a nie realistyczny portret. No to teraz w drugą stronę. Zostawmy proporcje, a zmieńmy cieniowanie. Najpierw za mocne cienie. Uwaga! No i nie jest tak strasznie. Rzeczywiście jest ciemno, ale dalej to w miarę realistyczna praca. No to w drugą stronę za słaby kontrast. Teraz praca wygląda na niedokończoną, ale dalej jest realistyczna. Wniosek jest prosty: w realistycznym rysunku najważniejsze są proporcje.